Dobra, karate w klatę, judo, wudo, jedziemy. 3, 2, 1. Siema, siema, jestem Sebastian. Przeprowadzę dla Ciebie trening mobility z elementami stretchingu rozluźnionego. Poprawisz dzięki temu zakresy ruchu swoich stawów. Ogólnie, jak to się mówi, zrobisz trochę więcej miejsca w swoim ciele. Także zapraszam Cię. Będziemy stopniowo przechodzić do coraz trudniejszych ćwiczeń, do coraz trudniejszych pozycji. A na razie zaczniemy sobie od pozycji skłonu, także ustaw się w lekkim rozkroku, skieruj swoje stopy do przodu. Ok, ściągnij brodę do klatki piersiowej, wyprostuj kolana i powoli opuść się w miarę swoich możliwości jak najniżej do ziemi. Zapleć dłonie, zapleć ręce za łokcie, wyprostuj kolana. I 3 razy na stronę przejdź na spokojnie ciężarem ciała od nogi do nogi. Pamiętaj, żeby oddychać. Długi wdech, długi wydech. W momencie przechodzenia na jedną ze stron, na tą stronę, którą właśnie dociążasz ciężarem ciała, dbaj o to, żeby Twoje kolano było na maksa wyprostowane. Teraz kładź dłonie na ziemię. Jeśli na razie nie jesteś w stanie tego zrobić, to nie szkodzi. Po prostu wróć do poprzedniej pozycji i rozszerz trochę swój rozkrok. Stopy skierowane do przodu. Znów zaplatamy łokcie i ponownie pracujemy po 3 razy. Na stronę, postaraj się, aby ciężar Twojego ciała ściągał Cię do dołu. Prostuj swoje kolano. Pamiętaj o oddychaniu. Napinaj udo, prostuj kolano. Jeszcze raz. Ok, wytrzymaj chwilę w pozycji. Pozwól się ciału rozluźnić. Jeśli masz taką możliwość, to pogłęb trochę skłon w stronę podłogi. Jeśli czujesz się na siłach, możesz położyć ręce na podłodze. Ok, teraz skieruj brzuch do lewej nogi. Złap się za podudzie w okolicy łydki i postaraj się w miarę swoich możliwości jak najmocniej dociągnąć brzuch i klatkę piersiową do uda. Oddychając, wydłużaj swoje ciało, jakby chcąc skłonić głowę najbliżej stopy, najbliżej jak możesz. Wyobraź sobie, że Twój kręgosłup rozciąga się razem z mięśniami nogi. Wytrzymaj spokojnie około 3 głębokie oddechy. Cały czas staraj się napinać udo, przede wszystkim nogi rozciągane, ale oczywiście druga noga również jest aktywna. I powoli środkiem przechodzimy na drugą stronę. Ta sama akcja. Wydłużamy kręgosłup, napinamy udo, prostujemy kolano, obie stopy przyciśnięte do maty, ciężar ciała przesunięty mocniej na stronę rozciąganą, brzuch do uda, klatka piersiowa do uda w miarę swoich możliwości, albo po prostu staraj się skłonić jak najmocniej, na tyle, na ile Twoje ciało w chwili obecnej Tobie pozwala. Ok. Ustaw się wężej. Zejdź do pozycji półprzysiadu. Ciężar ciała rozłożony na stopy, porówno na obie nogi. Rozpychaj łokciami kolana na zewnątrz. Trzymaj brzuch pod kontrolą. Tak, żeby nie wyginać się
kręgosłupie, głowa wyprostowana i przez około 3 do 5 oddechów stara się z każdym wydechem opuszczać swoje biodra coraz niżej. Na miarę swoich możliwości, będę to powtarzał często, bo to jest istotne, żeby dostosowywać ćwiczenia pod swój poziom. Jeśli na przykład ty jesteś niżej ode mnie, bądź wyżej, twoja pozycja jest szersza, węższa, nie szkodzi. Grunt, żeby czuć przede wszystkim rozciąganie po wewnętrznej stronie bioder, po wewnętrznej stronie ud. Ok. To był ostatni wydech. Przechodzimy do klęków rozkroku, czyli do tak zwanej potocznie żaby. Postaraj się ustawić swoje kolana na linii bioder. Pięty skieruj lekko do siebie. Napnij pośladki, nie mocno, ale trzymaj je cały czas pod kontrolą. Pracuj również mięśniami brzucha, tak żeby zachowywały swoje napięcie. Prościej mówiąc, nie bądź luźny, nie bądź luźna. Cały czas miej świadomość tego, co dzieje się z twoim ciałem. Dłonie palcami do przodu. I teraz wychylaj ciało w przód. Zepnij pośladki, jakby chcąc dopchnąć biodra do podłogi. Wytrzymaj około 3 sekundy. I cofnij ciało biodrami mocno. I teraz wykonaj tą część ćwiczenia na rozluźnieniu. Wracamy z powrotem do przodu. Znowu dopinasz pośladki, jakby chcąc wepchnąć biodra w stronę podłogi. Trzy sekundy wytrzymania. Oczywiście pamiętamy o oddychaniu, cały czas tlen. I cofamy biodra na rozluźnieniu. Pozwalamy sobie odczuć rozciąganie w okolicach pachwin, wewnętrznej strony ud. Znowu do przodu. Spinamy pośladek. Pracujemy z tlenem. Około 3 sekundy. Jeśli wyjdzie troszkę dłużej, to nie szkodzi. To jest tylko na plus dla ciebie. I wracamy z powrotem. Zrobimy jeszcze dwa pełne, porządne i dokładne powtórzenia. Ok, z rozluźnienia wracamy z powrotem do pracy aktywnej, czyli spinasz pośladki w momencie, kiedy wypychasz swoje biodra do przodu. Chwilę wytrzymaj. Pamiętaj cały czas o tlenie, pamiętaj o oddychaniu. Rozluźnij się i odpychając się od rąk, cofnij biodra. Odpuść napięcie mięśniowe, pozwól sobie odczuć, jak ciężar ciała osiada w stronę maty, jednocześnie pogłębiając odczucie rozciągania twoich tkanek. I kolejne powtórzenie. Jedziemy do przodu. Ponownie spięte pośladki. Wydech. Dobra. Mamy to. Wróć do pozycji neutralnej, czyli nie cofasz się całkowicie. I teraz jedna noga do boku. Ustaw się w takim rozkroku, aby móc wygodnie zachować jedną nogę w pozycji żaby, natomiast drugą prostujesz, zaciągasz swoją stopę w stronę piszczeli i w miarę swoich możliwości starasz się rozjechać w tym rozkroku w bok. Napinasz udo, prostujesz nogę i wytrzymujemy na spokojnie. Trzy oddechy. Dwa. I trzy. W porządku. Dłonie z powrotem na podłogę. Staraj się docisnąć wewnętrzną stronę stopy do podłogi. Cały czas, tak jak pokazuję ci teraz mięśniem, staraj się napinać udo, prostować kolano,
tak aby cały czas zachowywać aktywną pracę mięśni, tkanek, więzadeł, ścięgien. Wszystko, co powinno być ruszone i odpowiednio aktywowane podczas ćwiczeń tego typu. Ok. Jeszcze jeden oddech wytrzymania. Wydech. Rozluźnij. Wyjdź z pozycji. Wróć do żaby. I analogicznie pracujemy na drugą stronę, czyli swobodna pozycja do góry. Odjedź na tyle, na ile to możliwe dla Ciebie. I znowu wytrzymujemy na spokojnie. Trzy oddechy. To był pierwszy. Drugi. Trzeci. Tutaj musi pracować z Tobą również pośladek. Oprócz nogi. Znowu. Dłonie wracają na podłogę. Wkręcamy stopę tak, żeby położyć wewnętrzną część. Napinam udo. Cały czas staram się aktywnie pracować. I wytrzymuję chwilę. Niech tą chwilą będą właśnie znowu trzy oddechy. Ok, wydech. Mamy to. Powoli wyjdź z pozycji. Ok. Przejdź do siadu. Tak zwanego motylkowego, czyli złącz stopy. Przyciągnij je mocno do siebie. Delikatnie rozpychaj łokciami, naciskając na łydki na zewnątrz. Nie chodzi o to, żeby w tej pozycji położyć w tym momencie podudzia i kolana, tylko bardziej chodzi o to, żeby postarać się wykonać solidny skłon w przód, co jednocześnie pozwoli nam bardzo fajnie rozluźnić odcinek lędźwiowy, bądź może u Ciebie będą to inne odczucia, natomiast na pewno możesz spodziewać się rozciągania swoich pachwin, wewnętrznej strony uda, przywodzicieli. Być może poczujesz pośladki. Wdech nosem. Wydech ustami. Cały czas staraj się dążyć do pogłębienia skłonu. Milimetr po milimetrze. Centymetr po centymetrze. Idziesz w przód. Dobrze. Powoli przenieś swoje ciało, swoje nogi na zewnątrz do pozycji siadu rozkrocznego. Zaczniemy przez chwilę dla rozluźnienia, wytrzymując sobie siad w rozkroku, zapierając się rękoma z tyłu za plecami. Teraz, aby się dogrzać w tej pozycji, odepchnij się lekko od dłoni do przodu. Rób to z tlenem. Wykonajmy jeszcze cztery takie skłony. Nie chodzi o to, żeby te skłony były mocne, tylko chodzi o to, żeby pomogły przyzwyczaić ciało do pracy w danej pozycji. Pamiętaj prostować kolana. Ok, zróbmy jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. Z wydechem schodzę do dołu. Ok, wdech. Czuję trochę więcej luzu, więc zabieram ręce do przodu. Skręcam swój tułów w stronę
uda nogi prawej. Wychodzę rękami najmocniej, jak mogę już na dany moment. Jeśli jesteś w stanie chwycić się za stopę, po prostu to zrób. Jeśli nie, zawsze masz opcję, żeby położyć ręce po zewnętrznych stronach nogi, bądź chwycić się za podudzie. Prostujemy kolano i staramy się zbliżyć brzuch możliwie najmocniej do uda. W tej pozycji wypycham piętę, dociskam kolano do maty. Staram się wydłużyć swój kręgosłup, ciągnąc tak jakby czubkiem głowy w stronę stopy, co pomaga mi przepracować również mięśnie tułowia, kręgosłup, a nie tylko same nogi, czyli ten stretching staje się naprawdę aktywny, ponieważ włączamy w to inne partie mięśniowe. A jako człowiek świadomie trenujący na pewno wiesz, że wszystko w Twoim ciele jest ze sobą połączone. Jeszcze jeden wdech. Z każdym wydechem, jeśli możesz, staraj się lekko pogłębić pozycję. Ok, to samo wykonujemy na drugą stronę. Pamiętaj o tym, żeby wyprostować kolano, wydłużyć się, wypchnąć piętę w przód. Dość istotnym szczegółem jest równomierne rozkładanie obciążenia w ćwiczeniach na obie strony ciała, dlatego polecam Ci dociągać się obiema rękami z tą samą siłą, a nawet jeśli dociągasz się po prostu na jedną rękę mocniej, na drugą lżej, to później, jeśli będziesz wykonywać kolejną serię albo kolejny trening, postaraj się to zrównoważyć i zapamiętaj o takim zbalansowanym rozwoju, ponieważ jest to istotne dla Twojego zdrowia i dla uzyskiwania efektów, które potem będą się utrzymywały przez dłuższy czas. Jak się zapewne domyślasz, jedziemy skłonem do środka. Sytuacja jest dosyć podobna, ponieważ staram się chwycić swoje stopy, napiąć kolana i ponownie nie chodzi o wykonanie jak najmocniejszego skłonu, tylko chodzi o wyciągnięcie się w przód, tak żeby czuć, że, żeby było czuć, że kręgosłup również się rozciąga. I teraz moje wyobrażenie o ruchu jest takie, jakbym chciał położyć swój brzuch na matę, a bardziej może nazwałbym to wkręcić swoje biodra w matę, jakbym miał zrobić szpagat rozkroczny. Tu nie chodzi o wykonywanie szpagatu rozkrocznego, tylko daję Ci pomysł o tym, jak możesz sobie wyobrażać pracę swojego ciała, pracę swoich mięśni w tym momencie. Wydłużaj się mocno do przodu, cały czas aktywnie pracuj. Tu nie chodzi o pracę rozluźnioną, tylko to ma być zaangażowanie, proste kolana, cały czas dociąganie się do stóp i brzuchem w stronę podłogi. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem wychodzę z pozycji. Jest mi o wiele wygodniej i fajniej teraz siedzieć w rozkroku. I taki efekt, jeśli będzie się utrzymywał po treningach, tak naprawdę jest pożądany, jest na plus. Pamiętaj, że nie każdy stretching musi być mocny. Możesz robić też lżejsze jednostki. Czasami zrobienie czegoś, co jest troszkę łatwiejsze, wpływa na plus, na Twoją regenerację, także pamiętaj o tym. Dziękuję za wspólne wydłużenie się i do zobaczenia na następnym treningu. Cześć.